Dzień Niepodległości na przestrzeni lat obchodzony był na różne sposoby. Stałym elementem jest historia, którą przypomina się w czasie ówczesnych wydarzeń, a także przedmioty, które pochodzą z okresu walk o niepodległą Polskę. Skarbnicą takich obiektów jest Zakład Narodowy imienia Ossolińskich. Mamy bardzo dużo działów i wszystkie w zasadzie są skarbnicami wiedzy o historii Polski. Odzyskanie w 18 roku niepodległości jest jednym z najważniejszych wydarzeń w dziejach Polski. Ossolineum to instytucja, która jest bardzo rozbudowana, co sprawia, że obiekty z czasów odzyskiwania przez Polskę niepodległości znajdują się w wielu działach. We wszystkich tych działach znajdują się, a więc znajdują się materiały dotyczące początków II Rzeczpospolitej, początków niepodległości. Najcenniejsze zbiory mają rękopisy i o nich tutaj warto wspominać. Na spotkaniu zorganizowanym z okazji Dnia Niepodległości pracownicy Ossolineum przedstawili ważne wówczas obiekty, na przykład takie jak 5 orłów Legionów Polskich. Ten wybór rozpoczyna orzeł nazywany kadrowym, orzeł Związku Strzeleckiego, formacji, która rozpoczęła walkę zbrojną z Rosjanami jeszcze w sierpniu 1914 roku. Natomiast wybór ten zamyka orzeł Polskiej Siły Zbrojnej z 1917 roku. Tutaj zobaczyć można także orła tak zwanego karpackiego, czyli orła 2 Brygady Legionów Polskich. Kolejnym to tak zwany orzeł beliniacki. Ta nazwa pochodzi od nazwiska dowódcy tego oddziału, Władysława Beliny Prażmowskiego, dowódcy pierwszego szwadronu ułanów Legionów Polskich. Fotografie, które zostały tutaj zaprezentowane, pochodzą z tak zwanej teki legionowej. To są fotogramy Tadeusza Zwolińskiego, fotografika, który towarzyszył zgrupowaniu Legionów Polskich na Wołyniu latem 1916 roku. W tym czasie polscy żołnierze wybudowali w lasach okazałe, wymyślnie zdobione kwatery, kaplice, pomieszczenia koszarowe, szpitalne i klubowe. Najciekawsze to fotogram, który przedstawia łącznościowców, telefonistów. To w tamtym czasie był taki high-tech jak teraz wojska informatyczne. I to zdjęcie dokumentuje, że Legiony to nie tylko koń, szabla, bagnet i rogatywka czy maciejówka, ale to także konkretna, nowoczesna wiedza. W dziale czasopism Biblioteki Ossolineum znajduje się wiele gazet z 11 listopada i kilku kluczowych kolejnych dni. W tych notatkach zawarte były informacje o przyjeździe Józefa Piłsudskiego poprzedniego dnia, czyli 10 listopada do Warszawy, jak też i wydarzenie kolejne, następnego, to wydarzenie kluczowe, które stało się obecnie, które jest obecnie obchodzone jako święto niepodległości. Zapiski z gazety najlepiej oddają poglądy i nastroje, które towarzyszyły ówczesnemu społeczeństwu. Ten dzień zarazem stał się dniem, jakby pierwszym dniem niepodległości, w którym było możliwe utworzenie już w pełni suwerennej władzy wojskowej, którą powierzono Józefowi Piłsudskiemu. Echo 24, Agata Sibilak.